Paweł, gratulujemy wygranej nad Tomasem Adamkiem. Wiele osób spodziewało się, że to będzie najtrudniejsza walka w twojej karierze. Faktycznie tak było? No, powiem tak, że walka no, nie była aż taka lekka. No, to był taki nietypowy może zawodnik. Dawno nie boksowałem może z kimś takim. On tam był szczelnie schowany za gardą. Wiedziałem, czego mam się spodziewać po nim. To były proste ciosy, przeważnie lewy, tak i prawy, ale szczelnie zakryty był. Tam starałem się właśnie dużo balansować. Mam nadzieję, że mi to wychodziło, to co właśnie mi mówił trener, te wskazówki takie, no w pierwszych rundach nie strzelałem tymi sierpowymi takimi, bo kilka razy tam mi się zdarzyło, wiadomo, bo lubię boksować tymi ciosami, ale to nie wchodziło i zacząłem więcej boksować lewą ręką. Myślę, że to już wyglądało dużo lepiej. W ostatniej rundzie też tam się troszeczkę podpaliłem, zachowałem sił. Chciałem go uszczelić, oczywiście miałem to w głowie swoje wygrane punktowe w cały czas i, no, i nie wiem, może na to zwycięstwo przed czasem trzeba poczekać, jakiegoś oczka troszeczkę więcej przycelować, no ale no, mogę tylko się pocieszyć tym, że nie był to jakiś tam straszny, słaby zawodnik, tylko no, jakiś tam już poziom prezentował w boksie amatorskim, tak samo jak w tym boksie zawodowym, także najtrudniejszy przeciwnik. Mam nadzieję, że kolejny taki etap przeskoczyłem w swojej karierze. Druga dziesiątka przyboksowana. Muszę powiedzieć, że jestem w miarę zadowolony z tej walki. Byłem dobrze do niej przygotowany. Może troszeczkę zabrakło mi odpoczynku, bo przygotowania były naprawdę straszne. 4 tygodnie z trenerem Kosudowskim w Warszawie były okrutne. No, nigdy tak nie trenowałem, także może jeżeli więcej bym odpuścił, było więcej świeżości, to po prostu by to inaczej wyglądało, ale i tak uważam, że ogólnie jestem zadowolony z tej walki. Potwierdziło się chyba to, co mówiłeś przed walką, że ten zawodnik nie ryzykuje, głównie nastawia się na to, żeby nie przyjąć żadnego mocnego ciosu. No raczej tak, tak zakładałem, oglądałem jego walki no i tak również było w tej walce. Nie wiem, nie wiem dlaczego. No, mówi, no, kolejny zawodnik, walka no, międzynarodowy mistrzostwo, z tego też się cieszę, że mój promotor stawia mi coraz to wyżej poprzeczkę. No, idziemy do przodu, mam nadzieję, że się rozwijam, czuję, że się rozwijam. Dzisiaj właśnie starałem się troszeczkę pokazać innego Pawła Gorzyckiego. Mam nadzieję, że mi to wyszło bardziej właśnie tymi ciosami prostymi. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że trener będzie chciał pracować ze mną dalej. Ja zasuwam strasznie i zobaczymy, co z tego będzie. Miałeś wrażenie, że w którejś rundzie jakimś ciosem go podłączyłeś? Dostał na pewno, w jakiś tam sierp widziałem, dostał. Były momenty fajne takie, gdzie przyspieszałem, zmieniałem rytm, no się już gubił całkowicie w tej obronie, już się otwierał troszeczkę, ale ze mnie znowu wtedy to jakby schodziło troszeczkę i odpuszczałem, może niepotrzebnie, bo żebym troszeczkę zmusił się jego przyjść, co mogłoby. Widziałem też, że na dół go złapałem, to go zgięło, ale poleciałem też, bez dystansu wpadłem i sklinczował mnie. W ostatniej rundzie 10, jak się czułeś z siłami, bo trener Kosudowski podpowiadał ci chyba, żebyś szedł na całość. Tak, no mówił, że widział, że dobrze się czuję, że ja też czułem się nieźle, no ale znowu te takie wcześniejsze moje właśnie nawyki, zacząłem rzucać te ciosy sierpowe, nie zawsze właśnie jakie rzucam, to patrzę w celu, także może właśnie na tą celnością, no i wiem, że to są mocne ciosy, jeżeli by weszły, no to wiadomo, że mogłoby być koniec, no ale i tak było dobrze. Coraz lepiej rozumiecie się z trenerem Kosudowskim? No ja w ogóle, no bardzo dobrze się rozumiem, naprawdę widzę, no trener po prostu przed walką, ja tutaj widzę, trener oddaje dla mnie serce, no widzę, ja zostawiam serce na sali, a trener myślę, że dla mnie też by serce oddał, taka współpraca bardzo mi się podoba, to mnie strasznie mobilizuje do pracy. Jeżeli widzę, że trener wierzy we mnie, to po prostu mogę dać siebie 2 razy więcej. Troszkę przykro ci, że nie wygrałeś przed czasem, czy jednak te 10 rund to jest no, kolejny materiał do przemyśleń i cenne doświadczenie? Cenne doświadczenie, jeżeli chodzi o tę walkę właśnie na długim dystansie, że jak przyjdzie jakiś tam, no nie wiem, że tu przyklinczować, przetrwać ten cały tam kryzysik, miałem taki też delikatny, przetrwałem go, jakoś później jeszcze przyspieszyłem, także no to jeżeli chodzi o to, to było na pewno cenna lekcja. Ale nie mówię, żebym się cieszył lepiej, no jakbym go walnął po prostu, by się przywrócił i najlepiej nie wstał. No. Z tych 10 rundówek, porównując tą i Międzyzdroje, z której tak na gorąco jesteś bardziej zadowolony? Na pewno cieszy mnie zwycięstwo w tej walce, bo to nieporównywalny zawodnik. No to był jednak, no nie wiem, no kto by z nim mówił, no dobry bokser amatorski, no zawodowy też nie jest, tylko 3 porażki w 20 walkach. Także no najlepszy przeciwnik mój do tej pory, no i z tej walki jak na razie cieszę się najbardziej. Nieważne jak walka była wygrana. Później jak to się mówi, no nie pamięta się jak to się wygrało, no aby to wygrać po prostu. W
tym roku już nie zobaczymy cię na ringu. Są już jakieś plany prawdopodobnie, jeśli chodzi o twój 2011 rok? Plany. No, w tym roku na pewno sobie odpocznę. 5 walk miałem w tym roku. No i tak ostatnio w niedługim czasie 20, także no i to na punkty. Także dosyć pracowity rok, gdy te 2 razy po 5 tygodni w Warszawie z trenerem dały mi trochę w kość. No i muszę sobie troszeczkę odpuścić, nabrać głodu, odpocząć w ogóle od sali. No wiadomo, ja lubię też siłownię robić, to na pewno przyjadę do tego stołku, to troszeczkę tam siłowni, no tak, żeby trener nie wiedział, trochę mi nie pozwala, ale no myślę, że cały czas coś tam będę się ruszał i w następnym roku postaram się boksować jeszcze lepiej. Czujesz, że to był taki rok, w którym zrobiłeś takie bardzo duże postępy, miałeś nowego trenera, miałeś okazję no, sporo się na pewno nauczyć? Szczerze, najbardziej jestem zadowolony no, z trenera. Naprawdę, no, ta współpraca, tak jak mówiłem, jak ja widzę, że trener się stara, no to dla mnie 2 razy, 3 razy mocniej chce się pracować. Trener biega ze mną, także no, znaczy ja biegam za trenerem i no, po prostu razem trenujemy i już spędziliśmy kawałek ten wspólnego czasu, rozumiemy się coraz lepiej. No i tak jak mówię, no, tylko z tego powodu się cieszę.